jest założony. Facebook przez pierwsze lata, jak się starało, te 17 milionów kont, był organizacją, która absolutnie nie przeszkadzała nikomu i ja dalej twierdzę, że Facebook jest bardzo fajnym narzędziem do komunikowania się. Natomiast to, co ostatnio się dzieje z Facebookiem, to nie wiem, to jest jakiś wirus chyba, który opanował tam ze trzy gorące głowy i relacje pomiędzy Facebookiem a nami, obywatelami polskimi, zaczynają nabierać zupełnie innego kształtu. Kształtu, który musi spowodować reakcję i to państwa. I taka reakcja jest zapowiedziana. Wróćmy do wydarzeń, które trwają i które jeszcze przed nami. Za niespełna godzinę rozpocznie swoje posiedzenie Komisja Edukacji Sejmowa. Ona ma zaopiniować wniosek złożony przez Platformę Obywatelską, wniosek o odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej. Czy klub Kukiz 15 poprze ten wniosek, czy zagłosuje za odwołaniem? Tutaj pani redaktor, muszę powiedzieć, że 20 jest nasz klub z kolei i tam będziemy rozmawiać na ten temat. Natomiast ja jako Marek Jakubiak, poseł ziemi mazowieckiej, chcę powiedzieć, że ja nie widzę takich podstaw, bo nie podpada tylko ten, kto nic nie robi. Natomiast jeżeli pani minister Zalewska robi i to dużo, chce zrobić i to dużo z edukacją, naprawić to, co Platforma Obywatelska na siłę wręcz wprowadzała, przypomnijmy sobie, że wtedy też były protesty. I to gwałtowne protesty. Weźmy sześciolatków na przykład i okaże się, że oni są zawsze mądrzejsi. Natomiast prowadzenie polityki w ten sposób, że wszyscy w rządzie dla Platformy Obywatelskiej są do wymiany, no to jakby z punktu widzenia pragmatycznego muszę powiedzieć, że to żadna nowość, tak? Bo najlepiej by było, gdyby Platforma rządziła, tak mówiąc od strony Platformy. Panie pośle, czyli z tego, co rozumiem, pana zdaniem ta reforma edukacji zapowiedziana przez Prawo i Sprawiedliwość i realizowana przez minister Zalewską jest potrzebna i uzasadniona? Ja uważam, że to jest reforma, która prowadząc do edukacji, choćby wznowienia edukacji technicznej, jest jak najbardziej potrzebna. Czy w takim razie ta reforma i to zadanie, to przedsięwzięcie nie przerosło minister Zalewskiej? Bardzo możliwe, dlatego że tam jest naprawdę do przestawienia bardzo sporo, więc myślę, że nie wiem, czy ona ma wsparcie w ogóle w Ministerstwo Edukacji. To składa się z tysięcy urzędników, każdy z nich coś tam pewnie zrobi albo nie. Ja pytam o to dlatego, że pojawiały się głosy również w samym rządzie i to na dość wysokim szczeblu. Sam minister Henryk Kowalczyk pisał do MEN-u z takimi wątpliwościami, czy ta reforma jest dobrze obliczona, jeśli chodzi o finansowanie tych wszystkich zmian. Minister Zalewska mówi o tym, że to będzie 129 milionów złotych kosztowało budżet państwa, natomiast nie mówi, ile to będzie kosztowało polskie samorządy, a to one są najbardziej zainteresowane i również najbardziej zaniepokojone tym, co będzie się od 1 września przyszłego roku działo. No bo muszą się do tego poważnie przygotować. To jest zarządcze, techniczne rozmowy. Od tego jest właśnie minister Kowalczyk, który ma pilnować pieniędzy, a od wydawania, jak widać, pozostałe resorty, więc pan Kowalczyk może być zaniepokojony, bowiem on naprawdę nie wie, skąd pieniądze wziąć. Czy pana zdaniem ta reforma jest dobrze przygotowana? Być może zbyt pośpieszna, być może, mówię, natomiast te dobre chęci, jakby to powiedzenie dotyczące dobrych chęci, co jest wyprodukowane dobrymi chęciami, powinno przyświecać jednak Prawu i Sprawiedliwości, dlatego że oni działają zbyt gwałtownie, tak w sferze i Ministerstwa Obrony Narodowej, i Edukacji, i Ministerstwa Finansów, a to, co jest potrzebne na szybko, czyli zmiana otoczenia gospodarczego, jakoś bardzo pomału idzie. Minister Zalewska powinna zostać na swoim stanowisku? Uważam, że tak. Nie widzę powodu, dla którego trzeba zmieniać panią minister. A co w polskiej edukacji wymaga pana zdaniem naprawy? Powiedział pan, że jest mnóstwo rzeczy, które trzeba właśnie zreformować, żeby zaczęły działać w końcu normalnie. Ja nie jestem specjalistą edukacji, więc chciałbym ograniczyć swoje wypowiedzi do tego, że bardzo uśmiecham się do tematu ośmioklasowej szkoły podstawowej i czteroletniego, nie gimnazjum, tylko szkoły średniej. A dlaczego właśnie likwidacja gimnazjum? Wszystkie badania, o których najczęściej tutaj mówi Platforma Obywatelska i Nowoczesna, wskazują na to, że polscy gimnazjaliści na tle swoich europejskich rówieśników wypadają bardzo dobrze.
Stąd obawy też wielu ekspertów, że wycofanie tych roczników ze szkoły typu gimnazjum spowoduje, że te wyniki będą dużo słabsze. Proszę Państwa, w tych badaniach nikt nie mówi o tym, że my mamy w ogóle zdolną młodzież, w ogóle mamy zdolną młodzież, chcącą się uczyć bez tej apatii wrodzonej, ciekawej życia i wiedzy. Więc dopisywanie do tego gimnazjum jest pewnego rodzaju manipulacją. Nie było takich badań wtedy, kiedy były 8-letnie szkoły podstawowe, a pewnie inaczej by to wyglądało dzisiaj po badaniu gimnazjum. Czyli gimnazja zostają, zostaje również Pana zdaniem minister Anna Zalewska na swoim... Gimnazja wolałbym, żeby zniknęły. Gimnazja znikają, tak, oczywiście. Natomiast takie papugowanie po zachodzie, jeden do jeden, w warunkach polskich często po prostu nie znajduje żadnego uzasadnienia. No ale też ten system edukacji powinien być chyba bardziej kompatybilny z systemami w innych częściach Europy, po to chociażby, żeby polska młodzież mogła kontynuować swoją edukację. Pani redaktor? Nie tylko w Polsce, ale również... Polscy technicy, mechanicy, polskie to takie grono tych 30, 40, 50 latków, tak bardzo poszukiwane na zachodzie, nie jest z tego powodu, że nie było gimnazjum, tylko z tego powodu, że polskie szkolnictwo było bardzo techniczne, że każdy mężczyzna w Polsce potrafił wbić do ściany gwóźdź, a dzisiaj mamy z tym przeokrutne problemy. Stawianie tylko i wyłącznie na komputery i na takie wirtualne uczenie ludzi przyszłego życia, przygotowania do przyszłego życia jest kolosalnym błędem. Wróćmy do techniki, wróćmy do tego, co jest dla człowieka najważniejsze. Panie pośle, jeszcze chciałam zapytać o projekt złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Projekt dotyczy utrzymania kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł. To wbrew zapowiedziom wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. No właśnie tu się martwię bardzo, dlatego że pozostawienie tego albo pomijanie opublikowanego wyroku Trybunału może być już świadectwem faktycznie ignorowania wszystkiego, co z prawem się w Polsce kojarzy. Kwota wolna od podatku, przypomnijmy, od paru ładnych lat niewaloryzowana, jest kwotą żenującą. W Wielkiej Brytanii ta kwota jest bodajże 20-krotnie chyba wyższa. Ale z drugiej strony, dzisiaj wspomniany już tutaj pan Henryk Kowalczyk, minister, ma wielki problem, skąd pieniądze wziąć w ogóle na edukację, na 500+, na mieszkanie plus, na same plusy. Więc mówię tutaj i powtarzam cały czas. Rewolucja podatkowa w Polsce to jest po pierwsze, żeby zwiększyć przychody i otoczenie gospodarcze, tak żeby ludzie nie wyjeżdżali z Polski. Marek Jakub, jak poseł ruchu Kukiz 15, był gościem rozmowy parlamentarnej Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję pani. Informacje dnia w skrócie. Jest 16:30. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin za życiem i od tego zaczniemy. W serwisie powiemy też o ujawnionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej nieznanych dotąd raportach Czesława Kiszczaka, a także o spadkach na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin za życiem. Jego pierwsze czytanie jest zaplanowane na jutrzejszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o godzinie 10:30. Projekt przewiduje wsparcie dla kobiet w tzw. trudnej ciąży, powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek. Nam zależało przede wszystkim na tym, aby wprowadzić odpowiednie instrumenty, które będą wsparciem dla kobiet w trudnych ciążach, a także ich rodzin, w których rodzą się dzieci z ciężkimi chorobami, z nieodwracalnymi upośledzeniami, aby miały kompleksową opiekę państwa. Ta ustawa zgodnie z obietnicą wdraża takie instrumenty, instrumenty związane z diagnostyką prenatalną, z odpowiednimi instrumentami polityki prorodzinnej, które będą mogły być stosowane wobec takich rodzin i będą im na pewno bardzo pomocne. Rządowa propozycja przepisów zapewnia m.in. jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Projekt przewiduje jednorazową wypłatę 4000 zł. Zapewnia też tym dzieciom odpowiednie świadczenia opieki zdrowotnej, a także dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych.
Międzyresortowy zespół do spraw opracowania projektu rządowego programu wsparcia dla rodzin Za życiem rozpoczął pracę na początku października. Kompleksowy program rządowy ma zostać przedstawiony do końca roku. Nieznane raporty Czesława Kiszczaka znalezione w archiwach wojskowych. Dokumenty pochodzą z lat 1946-47, gdy Czesław Kiszczak był w Londynie i zajmował się infiltrowaniem żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, którzy chcieli wrócić do kraju. Dokumenty dotyczące londyńskiej działalności Czesława Kiszczaka odnaleziono kilka dni temu. Kiszczak był wtedy oficerem informacji wojskowej PRL. Infiltrował żołnierzy szczególnie ważnych dla komunistycznych władz. Podstawowe dane, których szukał Kiszczak, dotyczyły osób, które pracowały w okresie wojennym i przedwojennym w służbach specjalnych, czyli oddziału drugiego sztabu głównego, czyli wywiadu i kontrwywiadu Polski Niepodległej. Tłumaczy dyrektor Wojskowego Biura Historycznego profesor Sławomir Cęckiewicz. Dodaje, że teraz historycy ocenią, jak raporty Kiszczaka przekładały się na późniejsze represje w kraju. Przynajmniej kilka z tych osób było represjonowanych z tej listy. Naliczyłem w tych raportach 74 nazwiska, do tego 14 jakby raportów indywidualnych. Profesor Cęckiewicz zapowiedział, że w sprawie odnalezionych dokumentów złoży zawiadomienie do prokuratury. Materiały powinny od kilkunastu lat być w IPN. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Czesław Kiszczak w wielu późniejszych wypowiedziach twierdził, że jego londyńska działalność nie miała dużego znaczenia. Sugerował wręcz, że wielu żołnierzom na Zachodzie pomógł. Rynki finansowe z pewną nerwowością zareagowały na informacje dotyczące prowadzenia Donalda Trumpa w sondażu prezydenckim w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, gdzie od rana widać się spadki, Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ ocenił, że rynki dość sceptycznie odnoszą się do tej kandydatury. Na świecie nerwowo zaczęło się wczoraj dziać, podczas kiedy u nas rynek giełdowy był zamknięty. Więc my w dniu dzisiejszym dostosowujemy się do tych pewnych perturbacji, które pojawiły się na świecie w dniu wczorajszym. Łukasz Bugaj dodał, że to, co teraz obserwujemy, jest spójne z tym, jak rynki finansowe zachowywały się w przeszłości, w przeddzień wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Rosnące szanse kandydata z partii, która aktualnie nie rządzi w Białym Domu, przekładają się na spadki indeksów i wzrost niepewności. I to właśnie obserwujemy. Też w Warszawie, jeżeli chodzi o ten wpływ na rynek warszawski, on jest dlatego tak też istotny i widoczny, z tego względu, że Warszawa należy do, czy nasz kraj, do rynków schodzących. A kandydatura Donalda Trumpa generalnie jest uznawana za niekorzystną dla całego spektrum rynków schodzących. Przed godziną 14 wszystkie indeksy warszawskiej giełdy notowały spadki. Prognoza pogody. Dziś w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotny deszcz. Temperatura od 1 do 4 stopni Celsjusza. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 17. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 16. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan Mirosław Żukowski, dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej. W różnych miastach całej Polski. Wielkie święto, które tak naprawdę niestety świętem nie będzie.